Cześć, witajcie. Słuchajcie, z Fordem już w zasadzie miałem nie nagrywać, bo no tam wszystko poskładane, wszystko jest ok. Klient jeszcze zażyczył, żeby mu wymienić oleje i filtry. Chciałem wam właśnie pokazać, bo tych patentów tu leży jeszcze w zlewarce. Ostatnia śruba z Sharana, szpilka od koła. Natomiast tutaj mamy kolejny patent. Nakrętka przyspawana do korka w taki sposób, o widzicie, ktoś to najprawdopodobniej odkręcił, przyspawując nakrętkę, a później zakręcił ten korek z powrotem. Teraz już z powrotem się nie chce odkręcić, to się wszystko urwało, no i od nowa mamy problem. Słuchajcie, miałem wam zadać pytanie, czy jest głupszy sposób na umieszczenie filtra paliwa, ale później sobie przypomniałem parę przypadków i wiem, że jest, także cofam pytanie. Filtr wymieniony. Witam wszystkich, dzień dobry. Dzisiaj Mazda 6 z 2015 roku. Dwulitrowa jednostka benzynowa. Z systemem SkyActiv 165, bodajże koni, jak się nie mylę. No i ogólnie serwis, filtry i tylna oś, jeśli chodzi o hamulce. Coś tam się stało, zaraz wam pokażę. Widzicie, no brzydko to wygląda, taka korozja zapolerowana. Raczej to będzie do, ta tarcza raczej jest do wymiany. Nic z tego się nie wymyśli, tu to żadne toczenie chyba raczej nie będzie wchodziło. Jeszcze oczywiście przyjrzę się temu, jak to ściągniemy, jak to może być głęboko, ale widzę, że te wżery mogą być dość głębokie, także nie będziemy tutaj kombinować, bo to wiecie, to nie jest jakaś popierdółka, która jeździ w koło komina auto. Auto ma zapierdzielać. Kawał drogi przyjechało. No. Także pozdrawiam Szwajcarię, jeśli ktoś ogląda. Miło wspominam. Spędziłem tam trochę czasu. Zgaszę światło, bo odbicie w lustrze. Pracując oczywiście tam i z tych krajów wszystkich. Tutaj Europy Zachodniej, Niemcy, Holandia, Belgia, gdzie byłem, to do Szwajcarii wspominam najlepiej z tych wszystkich miejsc. Jeśli chodzi o podejście po prostu do nas, jako pracowników ze wschodu. No i do samego takiego, można powiedzieć, stylu życia ich, tak, który jest taki wyważony, wszystko na spokojnie, wszystko ma swój czas, wszystko ma swoje miejsce. Także tak to było. Dobra, bez gadania, zabieramy się za robotę. O, wymieniamy od razu świece zapłonowe. Możecie zobaczyć, że jeszcze oryginalne świece z Mazdy. Zaraz wam powiem, jaki auto ma mniej więcej przebieg. Oczywiście ja tego nie wiem też, czy to są pierwsze świece, być może wymieniane w serwisie. A tutaj będzie na kartce, już wam mówię. Auto jest robione zawsze u mnie, jak jest w Polsce, więc auto jeszcze nie ma, pewnie teraz ma gdzieś około 100 tysięcy, tak? Bo tam ostatnia wymiana była przy 84, więc tak się domyślam, że pewnie około 100 tysięcy ma, może jeszcze nie całe. Świece są założone NGK, odpowiedni zamiennik, będzie jeździć. Już w takich Mazdach robiłem to, więc te świeczki z NGK się tutaj sprawdzają bezproblemowo. Jeśli chodzi o przebieg, to 95 tysięcy niecałe, także bardzo świeża fura. Słuchajcie, jeśli chodzi o takie patenty przy obsłudze tego auta, to też mi się to bardzo podoba. Patrzcie, odkręcamy tutaj taką klapkę na dwóch śrubkach i dwóch spilkach, czy trzech, i filtr i korek spustowy oleju mamy w jednym miejscu, nie musimy nic tam, wiecie, całej podłogi rwać, tych śrubek wszystkich za każdym razem odkręcać. Jak widać, da się, da się.
Jeśli chcecie od spodu zobaczyć, wiadomo, że te Mazdy, one nigdy nie grzeszyły. Tutaj tak delikatnie to ująłem. Trwałością blacharki. Innymi słowy, no, gniły na potęgę, przynajmniej te wcześniejsze modele. No to możecie popatrzeć, chociaż wiele tutaj nie widać, bo wszystko zabudowane plastikami. Ale tutaj jest blacha. No może jakieś ekstra zabezpieczenie, no to to nie jest. Widać tutaj, ale już widać, że nie ma tutaj, patrzcie się, to wszystko jest bez nalotów rudej. Wszystko jest fajnie. Także tutaj nie wiem, czy to modelowo już poprawili aż tak bardzo, czy po prostu to kwestia tego egzemplarza. Jak widzicie, auto jeździ po soli cały czas. Zawieszenie wszystko nie jest zerdzewiałe. 7-letnie auto, także nie jest już funkielnówka. A mimo wszystko daje radę. Nie wiem, jakie macie tam doświadczenia z tymi akurat właśnie, z tym modelem Mazdy, z tymi rocznikami, czy one rzeczywiście już są poprawione. Wiem, że te wcześniejsze to każdy wie, o co chodzi. No tutaj widać, że ktoś coś konserwował tam w środku. Nie wiem, czy to oryginalnie, czy po prostu ktoś we własnym zakresie. Ale ogólnie Sierant, wszystko bez nalotu, bez rudej. Wszystko bardzo fajnie. No i oczywiście silniczek suchutki jak pieprz. Fajnie, fajnie. Fajny egzemplarz. To pozostało nam jeszcze, słuchajcie, zalać olej do silnika, jako że widzicie auto w świetnym stanie. Tak samo olej musi dostać najlepszy. Nie będziemy tu dziadostwa lać. Tak, niech ma i niech sławi Polskę na cały świat. I niech jeździ długo i szczęśliwie. Oczywiście żart taki. Olej w tym silniku jest już zalany. To jest 0W20 z Motula. Jeśli natomiast chodzi o sam reset inspekcji olejowej, to sobie tutaj wybieramy na tym głównym ekranie, tym pokrętłem tutaj, które obsługa okresowa. Ja już to skasowałem, ale chcę Wam pokazać. Wymiana oleju tutaj za 10 tysięcy, bo tak jest ustawione, można to zmieniać. Wchodzimy, resetuj, naciskamy resetuj i koniec. Wychodzimy z powrotem tą strzałką. Także bardzo prosto i intuicyjnie. Dobra. Słuchajcie, zostało zrobić ten hamulec postojowy. Trzeba tutaj włączyć tylne zaciski i moduł tego hamulca w tryb serwisowy, tak zwany. Ja już to uczyniłem. Trzeba tu przejść taką procedurę z wciśnięciem pedału hamulca i tam gazu i tego guzika start. Idę teraz ogarnąć te hamulce. Później musimy taką samą procedurę podobną przejść, aby to wszystko zaadoptować z powrotem, żeby one wróciły. Zaciski oczywiście. Oj, okej. Tryb serwisowy możemy już wyłączyć teraz, wykonując procedurę. Oczywiście ja Wam pokazuję manualnie. Można, jak ktoś ma oczywiście i tester mu obsługuje. No ja akurat pokazuję tutaj tryb manualny, czyli kombinację z przyciskiem gazu i tego przycisku od ręcznego hamulca, połączony oczywiście z przyciskiem start-stop. Działa, działa, więc nie drążę tematu. Zrobione, zrobione. Ale można na pewno też jakimś testerem to bezpośrednio zrobić.